Więc został z tego, co mi się wyda... What? Siemanemaneczko! Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zagramy sobie w coś, czego już bardzo dawno nie było, a co w swoim czasie było bardzo popularną i bardzo fajną serią na moim kanale, czyli Clone Drone in the Danger Zone, czyli walki robotów, czyli powiedziałem już jakieś 5000 razy w tym wstępie. Walki robotów, walki dronów, dodali nowy update i to całkiem duży. Dodali nową broń, nowe jednostki i dodali kontynuację story mode, czyli 10 kolejnych poziomów. Będziemy mieli w co grać przez najbliższe dni. Zaczynajmy! Dobra, jesteśmy już w grze i zobaczcie, mamy story mode, to wiemy, mamy endless mode, to też wiemy, ale dodali Twitch mode, czyli ludzie, którzy streamują na Twitchu, czat będzie decydował prawdopodobnie, w jaki sposób mają umrzeć, czyli będą momenty, w których czat będzie mógł zdecydować na żywo, jaki przeciwnik ma dostać się na mapkę, czy coś w tym stylu, więc super, bardzo fajnie, ale my dzisiaj zrobimy sobie story mode, więc zaczynajmy. Mariko Foster, no i jak zawsze zaczynamy, jesteśmy... niebiescy, ja bardzo lubię niebieskich, bardzo lubię niebieski kolor, czemu by nie, no i kurde, no dawno już nie było tego, it's a great feeling, faktycznie to jest bardzo dobry feeling, ale ja już bardzo dawno nie grałem i tutaj już zobaczcie, no już od samego początku zaczynamy dość mocno, dwóch naraz pokonanych i jestem ciekaw, a co z tym młotkiem? Okej, właśnie, teraz będą roboty z młotkami, tak? I gdzie jest młotek? Hammer! Mogę mieć młotek i będę miał już teraz młotek, tak? Aha, pod trójką, dobra, trójka. No i patrzcie, jaki mam młot. Ja pierniczę, no to się nazywa prawdziwy upgrade. Dobra, robociku, ty śmie... O Jezus, ten młotek jest dość wolny, bym powiedział. I niestety, troszkę mi się umarło. Młotek jest wolny. I nie wiem, czy dam sobie radę, ale zobaczcie, na te roboty wyglądają całkowicie inaczej niż kiedyś. Próbujmy raz jeszcze. Dobra, ja po raz kolejny wziąłem młot i zobaczymy. Tym razem pierwszego pokonam z miecza, a na przykład tego już pokonam z... Dobra, nie, muszę przynajmniej jeszcze jednego zniszczyć, żeby teraz móc młot wykorzystywać. Jest, mam! Uuu, no nieźle. To było dość mocne uderzenie, trzeba przyznać, choć młot jest wolny. Ale na pewno będą jakieś ulepszenia do młota, bo już widziałem, że są, więc może tam uda nam się przyspieszyć go trochę? Hammer size, nie, można ulepszyć tylko wielkość tutaj naszego młotu, więc może teraz dajmy sobie łuk. Będziemy mieli trzy bronie, łuk, miecz i młotek, patrzcie, no wszystkie trzy bronie, które są dostępne. Bardzo mnie cieszy, że twórcy dalej pracują nad grą. Myślałem, że to się skończy tak... O Jezu, te levele kiedyś były prostsze. Zobaczcie, no to jest trzeci poziom. A tutaj już są łuki, są roboty. A ja nie mam blokowania strzału. Nie za dobrze, bym powiedział, nie za dobrze. Trzeba zniszczyć świat. Ja bym chciał... Zobaczymy, czy trafiłem. W Robotrona nie trafił. Ojejku! Nie trafiłem w Robotrona, więc muszę spróbować raz jeszcze. Dobra, wydaje mi się, że rzuciłem, ale czy trafiłem? Tego nie wiem. Tutaj jest jeszcze jeden? Nie. Tutaj już nikogo nie ma, więc lecimy tutaj na górę z młotem! Jep. Jep. No, za mocno jebłem. Faktycznie zaczyna być ciężko. Myślę, że mod to będzie... Późniejsze ulepszenie. Jeżeli to jest trzeci poziom, to naprawdę zrobiło się trudno. Zróbmy to raz jeszcze. Dobra, wracamy do trzeciego poziomu, czyli jednego z trudniejszych poziomów. No tutaj patrzcie, mamy tutaj nie dość, że mamy trzech robocików, to mamy jeszcze łuczników. Dobra, na szczęście udało nam się jakoś zniszczyć własnych. O nie! Czemu ty żyjesz jeszcze? Co ja kupiłem? Jakie ulepszenia? Bo to was pewnie będzie ciekawiło. Ulepszenia to blokowanie strzału. Blokowanie strzału... Ojejku, skąd ty się tu wziąłeś? Nie wiem, ale ja idę do łuczników. Chociaż nie, tam u łuczników też byli żołnierze, ale już nie ma żołnierzy, więc... Dobra, łucznika też już jednego nie ma. Czy uda mi się go w locie jakoś zabić? O, spadłem. Ale zabiłem też łucznika, nie? Czy nie? Teraz będzie mi dość łatwo... O, no... Halo? Należąco sobie skaczę.
Muszę trafić w tego zbrodniarza wojennego tam. Trafię, trafię. Jest, dobra, trafiłem. Więc został z tego, co mi się wyda... What? Co? Ja myślałem, że na tym się skacze. Jezus. No nie... Nieważne. Dobra, trzeci raz na dzisiaj znajduję się na arenie trzeciej. To myślisz, że to trzech razy sztuka, jak to mówią? Czy że to raczej nie ma znaczenia akurat w tym wypadku? Dostałem! No nie wiem, ja jestem taki trochę przerażony, bo ja bym nie chciał tego wszystkiego zepsuć. Nie. Nie! Nie, to chyba czas na okulary szczęścia. One przynoszą mi wygraną w dzisiejszym odcinku. Lećmy dalej. Dobra, wyprostowany, ubrany w przewiewne okulary, $3500. Zaczynam swoją przygodę z marką numer 3, z poziomem numer 3. Myślę, że uda mi się to wszystko dość sprytnie załatwić bez większych problemów. Taki jest oczywiście plan, ale jak to wszystko wyjdzie? Tego oczywiście nikt jeszcze na świecie nie wie, bo uderzyły mnie w sumie dwa te... Jezu, w locie mnie to uderzyło. Przydałoby się rozwalić te miecze. No ile razy mogę... Ja nie wiem, to pewnie nie jest nieskończone. Mogę dostać jakąś tam część razy, a potem po prostu umrę. Więc na przykład chciałbym go zniszczyć, ale raczej mi się to chyba nie udało, więc wlecę tutaj raz jeszcze. Nie, uciekaj. Okej, udało mi się uciec. To dobrze, wlecę tutaj raz jeszcze. Strzelę do niego za wysoko na pewno. Tego tutaj załatwię. No nie, no jest taka akcja tu. No patrzcie na to, patrzcie, patrzcie. Dobra, oni dostali, więc ja teraz mogę na przykład go zabić. Ten tu wskakuje. O, trafiłem w tego, w Spider-Trona. No to nieźle, to ilu zostało? Jeden mi tylko został? Chcecie powiedzieć, że pozostał mi już tylko jeden tutaj przeciwnik? Chyba tak. I teraz skok! Dobra, jestem tutaj, teraz skok tutaj. No i co, cwaniaczku? O nie! No, zabij go! To nie wszystko. Ktoś jeszcze jest. Kto? A może Spider-Tron jeszcze? Patrzcie, Spider-Tron jeszcze żyje. XD? Dobra, z tej pozycji... O, jeb. Wygrana. Powiedzcie, że to już. Nie? To co jeszcze? Jeszcze gdzieś ktoś został. A tam jest jeszcze łucznik, dobra. Ale to było głupie, co zrobiłem. Myślałem, że wpadnę, serio. Myślałem, że będzie wpadka. Dobra, jest. Przejśnięty! Trzeci poziom. Udało się! To było ciężkie. To naprawdę było ciężkie i boję się, co będzie następne. Okulary zdecydowanie nam pomogły, tylko co teraz nam się przyda? Dobra, weźmy sobie kopniaka. Tu easy. Tam łucznicy, ale z łucznikami to ja sobie łatwo... Ale ci to są jakieś... Patrzcie na nich. To nie są jakieś takie Polaki biedaki, tylko to są naprawdę kozaki. A przynajmniej tak się wydawali, ale jednak niekoniecznie. Nie są aż takimi kozakami, jakby to wszystko wszystkim mogło się wydawać. Dobra, kolejny spadł, więc łuczników akurat mogę sobie tutaj zabijać z racji takiej, że mam blokowanie strzał, więc zostałeś sam, koleżko. Czy nie? Jeszcze został jeden twój koleżka. Tamten nie umarł, ale już teraz deadnął. No i mamy to, okulary zmieniły moje życie w tej grze. Dobra, wezmę ten młotek, niech będzie, no. Niech będzie ten młotek, zobaczcie, mamy znowu wszystkie bronie. Ale boję się, wydaje mi się... Ojej, co to jest? Centurius Station. Watch no. Aha, bo to są 10 nowych poziomów, ale to nie są te same poziomy, to są nowe poziomy. Więc okej. Okay. Tam są jakieś kozaki do mnie skaczą tutaj chyba. O Jezus, oni mają jakieś super moce, ale zabili się sami, patrzcie. Oni mieli jetpacka, ale ten zabił tego i umarli. No nieźle. Lecimy dalej. Dobra, wezmę sobie jetpack. Więc na razie mamy takie, wiecie, takie... O kurde, takie... Co to jest? Humans harvested, czyli zabici, tak? Oni zabijają ludzi, musimy ich uratować. Dobra, tutaj... No ojejku. To wygląda bardzo
źle. Dlatego zabijmy go, proszę. Nie, nie trafiłem. Byłem pewien, że trafię, ale nie trafiłem. Dobra, tutaj jest jeden z mieczem, ale już go nie ma. Tutaj jest jeden z młotem. Ale ten z młotem nawet mi zniszczył jakichś innych kolegów. Te młotowniki są naprawdę dobre. Dobra, udało się. Więc teraz tak. O nie, co mnie wybuchło? Wstawaj, mano. Nie możesz sobie pozwolić na takie wybuchy biedne. Masz blokowanie strzał, ale tylko z... Wiecie, z góry. Znaczy z mieczem. O nie, tutaj są te, więc tędy nie mogę przejść. Ale tego łucznika to ja muszę tutaj... No pokonać muszę, kolego. Gin. Gin. Dobra, umarł. Co, wskakujemy na górę teraz. Tak mi się wydaje. Z łukiem. O nie, dobra, nie z łukiem. Tu jest ich dużo. Tu jest ich dużo. W sumie łucznika mi się nie opłaca mi się łuczników zabijać. Bo oni by zabijają też samych siebie przy okazji. Patrzcie, no i łucznik. Gdybym cię zabił od razu, to byś zabił też mnie. Zabiję też tego. 4000 ludzi już zabitych. I teraz musimy wskoczyć do głównego przeciwnika. O kurde, to powinno być takie epickie, nie? Że ja tak skaczę. Ale dobra, było w sumie epickie. Ale powinno być takie, że ja, wiecie, wskoczyłem z tych tamtych wskakujących pomocników. Ktoś jeszcze przeżył. Gdzie jest mój kolejny przeciwnik? A tutaj. Jakiś Hammerman. Dobra, odciąłem ci. Dobra, bo już myślałem, że mnie uderzy i zabije. Który to był poziom? To było naprawdę ciężkie. Ja bym chciał zobaczyć tylko, który to jest poziom. 6. Więc do 10 już naprawdę niewiele. Byłem pewien po tych pierwszych naszych zagraniach, po tym ile razy zginęliśmy, że nie dam rady dojść do końca gry. Może to się uda, nie powiem. Może to się uda. Dobra, teraz z racji na to, że nie chcę wtopić, że nie chciałbym wtopić, zrobię sobie klona, bo mam... wszystko praktycznie zrobione. Większość rzeczy lubię. I większość rzeczy, znaczy lubię, większość rzeczy działa, więc klon mi się naprawdę przyda. Dobra, co tutaj? Tutaj mam jakieś filary, które musimy przeskoczyć. Ojejku. Są tutaj hamerzy. Ile ich tu jest? Naprawdę, ojejku, tu jest naprawdę dużo wojsk. I to takich dość niebezpiecznych, bym powiedział. Muszę trochę odlecieć od nich, bo... No jest niebezpiecznie, ale na szczęście oni też sami siebie trochę eliminują. Chociaż no ja też nie jestem zbyt jakimś dobrym... Na szczęście te hamery, one nie są zbyt trudne do pokonania, muszę przyznać. Dobra, hamer zabił swojego jakiegoś. Patrzcie, no oni sami siebie tutaj eliminują. Okej, ten zabity. Ten zabity i jeden tylko został? O nie. Co ty tak skaczesz? Nie wierzę, został jeden i mnie dziabnął. No i straciłem punkt. To niedobrze, bo to było naprawdę lamerskie. To był już sam koniec. Został tylko i wyłącznie jeden do zabicia. A ja to przegrałem. I teraz ty musisz pomścić... Znaczy ja muszę pomścić mojego brata. O-o. Ty nie jesteś jakimś tam pierwszym lamuskiem. No co ty? Dobra, udało się. Ale to było już... No, może nie powiem, że to było ciężkie. Ale to było niebezpieczne. Niebezpieczne to na pewno. Lećmy dalej. Dobra, wezmę sobie lepsze blokowanie strzał, bo boję się, że będzie tutaj teraz dużo łuczników i dużo innych wojsk. A i łuczników faktycznie może nie ma jakoś mega dużo. Aczkolwiek zawsze się przyda. Dobra, jest Hammerman, który skacze jak owieczka. Dobra, mamy teraz to, więc mogę... W sumie zacząć ich atakować, tylko 3 zostało? Serio? To nie za dużo, bym powiedział. Chociaż no oni, właśnie, oni są takimi... O nie! Oni są takimi skaczącymi tutaj świruskami. Więc to mogło być niebezpieczne, ale nie było. 8 mapka za nami. Uda nam się. Dobra, jako że teraz ma być Spider-Tron 600, to ja sobie ulepszę strzały, żeby były troszkę większe, żeby nie daj Boże... Znaczy, żeby daj Boże zabić tego Spider-Trona. No i bierzemy i od razu do niego strzelamy. I patrzcie na to. Zagłada? On odbił to. On odbił moją strzałę. Dobra, bierzemy i zabijamy tych tutaj lamusików. Tylko patrząc na to, ile on sika tych tutaj bombek, to może być... To może być bardzo ciężkie.
Nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę, nie wiem, co powiedzieć. Co ja mam zrobić teraz? To przeszło najśmielsze życzenia. Jak mogłem to przegrać? Starałem się, każdy widział. Tak dobrze mi szło, przedostatnia mapka. I przegrałem. Dobra, tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z Clone Drone in the Danger Zone. Bardzo fajny update, bardzo fajny nowy story mode. Mapki są naprawdę dużo trudniejsze niż poprzednio. Z tego co wiem, dodali 10 nowych leveli, więc byliśmy na przedostatnim. Szkoda, że to wszystko tak się potoczyło, szkoda, że przegraliśmy. Aczkolwiek nowa broń, Hammer, wydaje się być trochę oporna, ale może jeżeli się go ulepszy na maksa, to będzie naprawdę niezłym wymiataczem. Sprawdzimy to w następnym odcinku. A na dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapki w górę i to dużo, bo ostatnio słabo wam idzie z tymi łapkami. Jeżeli zostawicie 1000 łapek w górę, to nic kompletnie się nie stanie, ale pokażcie mi, że potraficie. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.